Dzień dobry. Z tej strony Kulwon i jest ze mną Bloczu i tam gdzieś biega Skunks i będziemy was dzisiaj straszyć. Dzień dobry. To. O, tak. Szkoda, że tak cicho. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Tak jeszcze takim strasznym głosem byś to powiedział. Ogólnie Slenderman jakby coś, nie? Chyba mam tak głośno teraz Minecrafta, że Blocza nie słyszę. Właśnie ja nawet nie rozumiem ani jednego jego słowa. Walisz tak? Też jest zabawny. O, kartka, dzień dobry. To już czwarta? No. No. Szaleją, nie? W ogóle nie wiem. Ktoś był na tyle głupi, żeby oglądać śmiejące się klony na komputerze. Nie lubię klonu. Ej, byłem tu przecież. Ja też nie, bo zabierałem... Ty, mendo jedna! No, cześć, otwarty. Powiem ci tak, nic mnie nie straszy właśnie jak te cholerne oczy na cały ekran. Ej, weź, te oczy są przecudowne! Ale jedyne to jest jedyna rzecz, która na chwilę obecną mnie straszy jeszcze, nie? Jeszcze. Kogoś śledzę. O, Edward, spadaj. A gdzie jesteś? Jak jesteś w bibliotece, to chyba mnie. Nie, nie ciebie. Oj, ktoś tu spadł na dół. Jak mi z tego powodu strasznie wszystko jedno. O, Kulfon. Siema. Eldo. Ej, halo, ciebie tam nie było, Edward. Komuniu. Ej, tutaj w ogóle golą się mieczem. Tak, tak, byłem tam właśnie. A czym mają się golić? Brzytwą czy kurczą? Siema. Nożyczkami? No patrz, nie powiedział mi siema, no co za brzydol. Powiedziałem siema. Co za gwarant. O, tu był chyba Edward. Ja zaraz zginę, bo nie, się za bardzo... Nie, tu jest dalej Edward. Pianino. Piano, tak. Bu! Nie no, bo mi się właśnie Edek zrespił na ryju. I też! I też. Idealnie w momencie, który powiedział bu. Zrespił się tu Edek. I... A stałem za Bloczem. A to za mną. On dostał damage? Ja nie. O, karteczka. Ja też chcę. A ty... nic ty kartka. O, nowy karteczka. Żyje już połowa. O, martwe... Gdzie być martwe płody? Chodziło mi o martwego... tego. Co ty, młoteczka jesteś? To tak jak ja dzisiaj... Nie, czekaj, nie ma tu rury. Czytałem dzisiaj na zlecenie u nas w prowincji, na Craftcade'zie. Nazwę koń nazywa konia? Się, tak, teoretycznie koń nazywa się Wazi. Jak? Ja przeczytałem Wazi, przez V. Okej. Okay. Ja przeczytałem Nazi, przez N. Okej. Okay. Tak. O, tu chyba jakieś imprezy mają, jakieś urodziny świętują, bo coś podrzucają we dwóch gościa. Ju. A nie, no łaj. Nie, Edward, nie łaj, to nie pisać, Michielca ściągają. Okay. To sama impreza, zawsze można się pomylić, nie? O, tu jest. A tu jest Sparta normalnie, nie? Gość z buta, gość się do dziury wrzuca, nie? This is Sparta. To wy nie ściągaliście znajomych z Randolu po imprezie? Nie, ja gościa tam wieszałem za majtki. A. Kto inny ściągał? Ale fajne są te gałki oczne, które lewitują w powietrzu. W laboratorium. Kurde. O, karteczka. No właśnie, ja też tę karteczkę mam, jedno serduszko. A to one odradzają HP? Mhm. Tak. Znalezienie serduszko przywraca ci ten. Bo to jest tak jakby... twoje zdrowie psychiczne, karteczka powoduje, że jesteś bliżej do ucieczki, więc poprawia twoje zdrowie psychiczne, nie? Dobrze widzę, tam się zawołał, że z Edkiem miałem karteczkę,
Boże, te śmiechy tutaj z tych, tak te klauny siedzą, to jest normalnie... Ja nie słyszałem jeszcze ani razu śmiechu. A włączyłeś sobie z powrotem dźwięki? Ja nie wyłączałem tego dźwięku. Wyłączałeś, bo cię w lobby wkurzały. Ale to nie tam! W sensie to ja tylko jukeboxy sobie wyłączałem. Ale możliwe, że to jest na jukeboxach. Ooo. O, coś darło rejadkę. O. Alabastrowe oczy, a nie, czekaj, fioletowe, bo to Enderman. Jakie? Alabastrowe, a nie, czekaj, fioletowe. Jakie? No. Białe. Wspomnij ci, że to jest Kulfon. On nie rozróżnia za dużej ilości kolorków. Ja też, ale to na tą nazwę po prostu zapamiętałem. Co to mi jakieś odgłosy komputerowe wydaje? Ja myślałem, że to ty, Blocu, robisz, a to nie ty, ile robisz. I wszystko mi się zrzę naraz. Ja nawet nie ogarnąłem, kiedy znowu mogłem zacząć używać tej pochodni. Najlepsze jest to, że jest w sumie już powoli noc. A my wzięliśmy się na granie pociągu. Horrory. Ja mam zapalone światło w pokoju. Mnie też niby, ale... Czyli tylko ja jestem pierdolnięty. Tak. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Siedwer. O! Widzę dwór! W sensie podwórko. Pole. Zewnątrz. A na zewnątrz mogą być kartki? Mhm. Szczególnie na cmentarzu. No nie, pochodnie mi się znowu skończyło. No mi też Murder. Właśnie. Mordełełe. No nie, Creeper umarł przez Endermana. Ja współczuję ludziom, którzy oglądają mój odcinek w słuchawkach w tym momencie. Dlaczego? Bo dość mocno podgłośniłem Minecrafta i ja tak widzę po słupkach OBS-a, że tak se fajnie się wychylają. Jest! Ostatnia kartka! RUN! Kurwa, nie gada, że ona była tak blisko mnie! No! Ja byłem tam w rogu! To co, jeszcze jedną? Aha, jeszcze jedną. Na 3-4, nie? Nie chce mi się ciąć odcinka. Gotowi? 3-4. A czekaj, bo jest 11 na 12. O, dobra. Weszli z tym samym, co jestem ja? Jestem jeden. Jestem sam. Oj to nie, sam. No to Kuba. Jest brat. Bo ja wszedłem jako ostatni. Nie. Dobra, to pytam, bądźcie, ja do was dołączam już. Zajęłeś trzy sloty i teraz nie mogliśmy wejść. Tak. O, są wszyscy. No i Fonfa frufnie. Skoro Fulfon zajmuje trzy sloty, to ja muszę zajmować dwa. Tak. Także... Ja zajmuję pół. Także w ramach relaksu, po tamtej rundce, teraz się troszeczkę możecie ochłonąć i zaraz straszymy was dalej. Kurwa, nabrzuć się. Bu! Ktoś mi straszy, ten mi straszy. Bu. Padłem. Tem, ja też. Właściwie nawet nie wskoczyłem. Piszesz jak Sherry przed mutacją, znaczy co? Pozdrawiam. Albo nie. Albo nie. O, brat. No to musiałeś bardzo teraz podpojrzeli w tym momencie. No to ja już czuję pierwsze spiny u mnie w administracji. Co czujesz, co? Pierwsze spiny u mnie w administracji. Hurder? Czemu to jest napisane hurder? Murder tam jest. Hurder. Hurder, Boże. No jest, co wygląda jak... O, karteczka. Co wygląda... O, karteczka. Cięty zombie, druga karteczka. Czego goś ma flagę? Czego goś ma skina w kształcie flagi Szwecji? Co? Goś ma skina w kształcie flagi Szwecji. Niebieski skin z żółtym krzyżem. Nie, w kształcie.
czy zbieranie karteczek nie odnawia mi przypadkiem pochodni, jeśli mam pełne zdrowie? Pochodni nie. Pochodnie też odnawia. Też? Tak. Właśnie miałem takie wrażenie, że mi się pasek wydłużył. O, karteczka. Owszem. Zwiększyły mi. Ej! To jest koleś, który pije! Prawie zginąłem się, tak. Kurde. I on ma napis Leave me alone. No. Ja bym się chciał napić z nimi, co? A nawet jeśli się ma troszeczkę życia ubranego, to też odnawia. Aha. Pochodnie. Spoko. Ale ten Wi-Fi, którą można wajchać. Ciąg za Wi-Fi, to jest just a question. Ciąg za Wi-Fi. Wajch za ciągę. O, wróciłem do tego gościa od Leave Me Alone. Czyli jednak masz smaka, żeby się napić, tak? No, jaką bajkę? No, z której pochodzi tekst Ciąg za Wajchę. Pewnie znam, ale teraz nie kojarzę. Nie mogę sobie przypomnieć. To się zwarte. Przypomnij mi tytuł, co ci powiem, czy znam. Nawet na tych króla. A, to było w tym? Tak. O Jezu, jakie to strasznie, nawet tego nie oglądałem. Normalnie, nie wiem, czy to było normalnie po nagrywkach idę to oglądać. Nie wiem, czy to było typowo w bajce, czy to nie było czasem w tym serialu animowanym. No w jakim? Bo nie tak, słyszałem. Bo to było Ciąg za Wajchę krąg. Tak. I to mogło być w bajce. Ale i równie dobrze w serialu. O, karteczka. Zrespiła mi się dosłownie przed oczami. A to mi też tak często. Co to jest? Bo wygląda Deadpool! No nie, no znowu mi zmieniło tego gościa, który siedział na tronie i wyglądał jak król polski. Jak na jakim tronie? Siedzę. Karteczka, dzień dobry. Nie wiem, jaki obraz. Jest gość, który ma perukę, jak myślałem. Myślałem, że komuś na kiblu przeszkadzasz. Nie, no to. Wyobrażacie sobie, jakby musiał wyglądać na przykład taki life pool, takie przeciwieństwo Deadpoola? No. Ej, tu jest różowy pokój! Tak, co? O, karteczka! I słyszę tych klaunów. Mówiłem. I tu jest normalnie. Wygląda jak kobieta, która miała spać, ale ma otwarte oczy. Przed nią jest małe dziecko, a za nią jakiś typek w czarnym. Bo wyłączając nut bloki, wyłączasz też jukeboxy, a na jukeboxach są postawione tutaj wszelkie akcje. Dźwięki. To pianino jest normalnie creepy. O, mam ostatnią karteczkę znowu. Yeah. Skubamy. Ej, ale to jest teraz. Ile ty masz nagrania? Także dzięki. Co? Ile masz nagrania? 13 minut, akurat sam raz, dwie rundeczki. Pięknie jest. Także możemy się ładnie pożegnać przy Edwardzie. Jak chcecie, chyba że nie jesteś na tym samym lobby co ja. Na którym lobby jesteś? W 16. Ja jestem na 8. Widzę cię. Cześć. No to razem z dyniami. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się przestraszyliście. Jeśli nie, to powinniście jeszcze raz to obejrzeć i się przestraszyć. Koniecznie. Zapraszam oczywiście do Locza również na kanał. U niego też się straszyliśmy. I to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Bam, bam.